Czy kiedykolwiek zastanawiałyście się, co mogłybyście zrobić, żeby wyglądać chociażby troszeczkę młodziej? Czy nie jedna z Was próbowała domowych sposobów, domowych maseczek, wygrzebanych gdzieś tam z internetu, z Google, w których jest mowa o tym, co zrobić, żeby poprawić stan naszej cery, żeby cera wyglądała młodziej, chociaż o te kilka lat? Pewnie każda z Was zastanawiała się właśnie, jak zrobić to, żeby właśnie wyglądać chociaż przez jeden dzień o kilka lat młodziej. Powiem Wam, że znalazłam taki produkt, który mógłby spełnić Wasze oczekiwania. Ten produkt nazywa się Mi Perfect i jest firmy Livion. W zeszłym odcinku pokazywałam Wam czyścik firmy Livion. W tym filmiku pokażę Wam działanie produktu Mi Perfect. Mam nadzieję, że Wam on się spodoba tak samo mocno, jak mi się spodobał, ponieważ ja nie byłam w stanie wyrazić tego, jak bardzo on mnie zachwycił. Dostałam trzy saszetki na wypróbowanie i wypróbowałam go na trzech osobach, z czego jeden mi totalnie nie wypalił, bo okazało się, że tego produktu używa się tylko na cerę, na twarz, a nie na inne części ciała, więc ten produkt zmarnowałam, a żałuję, bo mogłabym go wykorzystać na całkiem innej cerze. No, ale wracając do tematu, wykorzystałam go na trzech różnych osobach. Pierwsza to jest moja babcia powyżej 70, druga osoba to jest moja mama powyżej 40 i trzecia osoba była to moja znajoma, która jest powyżej 30. Każda z tych osób ma różny rodzaj cery. Jedna jest bardziej dojrzała, druga jest mniej dojrzała. Jeżeli chodzi o moją mamę, pokazałam działanie produktu na zmarszczkach między właśnie tutaj nosem a ustami, gdzie moja mama po prostu jest już na takim etapie, że nawet bez uśmiechania się właśnie ma tutaj takie ślady. Więc ten produkt naprawdę świetnie się po prostu sprawdził. Ja byłam w szoku po tym, co zobaczyłam, więc naprawdę jest warty polecenia. Druga osoba to była właśnie moja znajoma, która naprawdę nie ma wielkich problemów ze swoją cerą, tylko tutaj właśnie w okolicach oczu. No, widać, że po prostu to już nie jest cera 15-latki, tylko że to już jest bardziej dojrzalsza cera. Jednak jakichś wielkich worów pod oczami, czy po prostu jakichś wielkich tych zmarszczek jakoby nie ma. Różnica pomiędzy właśnie okiem tym zrobionym, a tym niezrobionym. Tym bardziej, że właśnie ten produkt też ma na zasadzie trochę matowe miejsce, na którą się położył ten produkt. Jakie czynniki składają się na to, że nasza twarz wygląda na niewypoczętą, na taką, która jest już po prostu zmęczona życiem? Takie czynniki to są przede wszystkim stres. Myślę, że stres odgrywa bardzo dużą rolę na temat tego, jak, ponieważ czym więcej stresu, to odkłada się jednak na naszym zdrowiu i na naszym wyglądzie. Co jeszcze może wpływać? Na pewno moim zdaniem wpływa też dieta. Myślę, że tutaj to już kwestia indywidualna, na kogo właśnie źle wpływa. Właśnie jednym z takich też, myślę, dosyć ważnych czynników jest to, że no niestety nie wysypiamy się. Impreza, nie wiem, jakieś urodziny, chociażby jedna nieprzespana noc przed komputerem i następnego dnia mamy już zmęczoną twarz, sińce pod oczami. No i najlepiej to trzeba by było nałożyć tonę tapety, żeby to zakryć i dobrego korektora. Jednak mam dla Was produkt, który naprawdę w sposób błyskawiczny usunie wszelkie niedoskonałości na Waszej cerze. Mi Perfect firmy Livion. To jest innowacyjny środek na zmarszczki mimiczne, wyprodukowany polskimi rękoma, bo inaczej tego się nie da nazwać. Powiem Wam jedną rzecz. Wygładzi Wam totalnie wszystkie zmarszczki, jakie macie. Wygładzi Wam kolory. W miejscach, gdzie są właśnie takie czasami worki, różne zaczerwienienia, czy na przykład tłuste tutaj jest pod oczami, ten produkt jest bardzo dobrze matujący. Więc naprawdę uważam, że jest świetny. Wykorzystała największe atuty odkryć w kosmetologii. Składa się on z peptydów, a dokładnie z trzech składników, w tym argirelina, która powoduje redukcję zmarszczek. Snap8 jest to produkcja włókien kolagenowych i oczywiście trylagen,
który wygładza skórę. Jakie jest działanie peptydy składające aminokwasów? Tworzą drobne cząsteczki, które przenikają przez naszą skórę. W ten sposób regeneruje włókna kolagenowe, stabilizuje je i wzmacnia. Wbrew pozorom, efekt wcale nie jest krótkotrwały. Przy regularnym stosowaniu produkt znakomicie uelastycznia, poprawia strukturę naszej skóry. Słyszałyście na pewno o botoksie. Jak wiecie, każde zabiegi kosmetyczne niosą ze sobą jakieś powikłania. Przy botoksie, który jest wstrzykiwany w skórę, mogą wystąpić bóle głowy, te najmniejsze, a te największe to są nawet nowotwory. Używając Mi Perfect macie pewność, że ten produkt jest całkowicie bezpieczny. Przede wszystkim uważam, że gdyby nie był bezpieczny, że gdyby miał jakieś powikłania, na pewno nie byłby w sprzedaży. Mało tego, produkt Mi Perfect również jest na bazie botoksu. Z tym, że tutaj nie musicie go sobie wstrzykiwać, a wystarczy się nałożyć go na twarz. I mimo tego, że działa on po upływie od 5 do 7 minut, to utrzymuje się naprawdę na długo, nawet na cały dzień. Tak jak wcześniej wspomniałam, przy regularnym stosowaniu produktu Mi Perfect poprawia się nasza elastyczność naszej twarzy i poprawia się jej wygląd. Mi Perfect możecie również łączyć z Waszym ulubionym kremem na noc. Przy regularnym stosowaniu Wasza twarz będzie wyglądała znacznie lepiej. Będziecie czuć się świeżo, będziecie czuć się młodzi. Jak stosować Mi Perfect? Oczywiście producent zaleca, aby przed użyciem Mi Perfect oczyścić dokładnie twarz czyścikiem firmy Livion. Robimy tak, jak pokazywałam na tamtejszym filmiku i wykonujemy czynność z produktem Mi Perfect. Jeżeli chcecie użyć Waszego ulubionego kremu razem z kremem Mi Perfect, wystarczy, że nałożycie odrobinę na rękę, zmieszacie go z Mi Perfect, to rozprowadzicie na twarz. I spokojnie jedna saszetka starczy Wam na 5 użyć. Jeżeli jednak wolicie mieć efekt natychmiastowy i chcecie jedną saszetkę wykorzystać na Wasze miejsca, to wystarczy otworzyć saszetkę, włożyć połowę na palec, rozprowadzić to, no pokazuję akurat na oku, i właśnie rozprowadzić tutaj w miejscach, omijając okolice oczu. Jak używać Mi Perfect razem z makijażem? Na początek zalecam Wam, abyście właśnie pomalowały oko. Na koniec, kiedy już to oko będzie wykończone, kiedy brew będzie wykończona, włożyć produkt tam, gdzie potrzebujecie i miejsca różnicy położyć na to podkład najlepiej kompaktowy albo taki, który no po prostu nie zmiesza się z Mi Perfect, ponieważ w połączeniu z podkładem wpłynie, jednak ten Mi Perfect się rozpłynie. Na koniec oczywiście przypudrować miejsca, gdzie używałyśmy naszego kosmetyku. No i oczywiście też można na koniec jeszcze spsikać utrwalaczem, jeżeli ktoś idzie na przykład na imprezę, czy po prostu chce, żeby jego makijaż wyglądał na co dzień tak samo, jak jest przed wyjściem z domu. Także słuchajcie, myślę, że przekazałam Wam dzisiaj bardzo dużą dawkę informacji na temat tego produktu. Mam nadzieję, że dużo z Was będzie chciało go wypróbować. Tymczasem zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że niestety musicie mi wybaczyć, ale nie mam jeszcze odpowiedniego sprzętu. Nagrywam kalkulatorem, więc po prostu musicie mi to wybaczyć, nie macie innego wyjścia, że jakość jest słaba. Być może będzie to spowodowane jakością, aczkolwiek zapraszam Was do obejrzenia. Pozdrawiam.